Karkonoski Park Narodowy chroni przyrodę i jednocześnie jest miejscem, do którego przybywają miliony ludzi rocznie. Czy da się to pogodzić? Piotr Słowiński, zapraszam na inauguracyjny odcinek podcastu Przegrzane Karkonosze. Wierzymy w to, że to będzie dla nas dobry rok. Notujemy ogromne zainteresowanie turystów. Są wilki. Czują się dobrze. Może mają niedosyt i nie spędzili swoich wakacji tak, jakby chcieli. Może nie wydali tych grubych tysięcy, które zazwyczaj wydają na wakacje. Być w Karpaczu i nie być na Śnieżce, no to tak jak być w Rzymie i powiedzmy nie zobaczyć papieża. Rykowisko ma miejsce co rok i to jest po prostu sezon godowy jeleni. Dariusz Kuś, zastępca dyrektora, specjalista do spraw ochrony przyrody, Karkonoski Park Narodowy, Przegrzane Karkonosze. Są przegrzane? Tak, myślę, że się robią przegrzane pod wieloma aspektami. Na przykład pod takim prozaicznym aspektem, ile nas odwiedza osób, to się przegrzewamy. Ale w latach 70. statystyki pokazywały, że 3 miliony ludzi przyjeżdżało w Karkonosze. W latach 70. XX wieku. Mamy lata 20. wieku XXI i no przyjeżdża 2,5-3 miliony, więc no nic się nie zmieniło. Znaczy, myślę, że się zmieniło w tym sensie, że ci ludzie w tych latach 60. czy 70. wszyscy nie lądowali w górach, tylko te czasy, Fundusz Czasów Pracowniczych trochę inaczej działał i myślę, że ta działalność człowieka skupiała się tu bardziej na dole, natomiast w góry jednak mimo wszystko szli bardziej wytrawni turyści, było ich na pewno mniej. Czyli co, przegrzewamy się turystycznie? Karkonosze są turystycznie przegrzane? Tak, myślę, że pierwsze symptomy o tym, że się przegrzewamy, są takie, że jest problem z wodą, zaczyna się problem ze ściekami i drugi, znaczy taki najbardziej może uciążliwy, jest problem z dojazdami, z parkowaniem. To jest, myślę, symptom taki, który pokazuje, że na dole przeinwestowaliśmy i po prostu ci ludzie przyjeżdżają, ogromna rzesza, do bardzo dużej bazy noclegowej, która jest przeszacowana. Natomiast jak już tutaj są, no to wiadomo, że nie będą siedzieć w tych apartamentowcach, no tylko pójdą w góry, bo to jest dla nich jedyna alternatywa. No i stąd też takie dla mnie trochę dziwne obrazy, że ludzie potrafią stać, młodzi ludzie, którzy spokojnie by w tym czasie doszli na Śnieżkę, potrafią stać 6 godzin po to, żeby kupić bilet na wyciąg latem i żeby wjechać na Kopę czy na Szrenicę i stamtąd dalej wędrować. No to jest dla mnie dziwne. Przegrzane są także architektonicznie, klimatycznie. Ta wieloaspektowość jest naprawdę spora i to za każdym razem efekt działalności człowieka? No myślę, że tak, no bo skoro zaczynamy pochłaniać tą przestrzeń, a tutaj no niestety ten turystyka zaczyna no działać jak przemysł. Zabiera ziemię, zabiera wodę, zabiera powietrze, no i zabiera też to, co jest najcenniejsze, to, co powoduje, że tutaj wszyscy chętnie przyjeżdżają, czyli krajobraz. No myślę, że te obrazki, które się tutaj dzieją na dole, ogromne jakieś skupiska małych domów, my mówimy na nie ironicznie paczkomatów, bo się tam dużo po prostu ludzi do nich zmieści, no nie wyglądają fajnie, patrząc na jakąś dłuższą perspektywę rozwoju tego regionu, no bo się traci to, co jest najcenniejsze, to, co jest no, taką bazą dla rozwoju turystyki, no tylko znalezienie tego balansu. Natomiast jak w wielu miejscach się pojawia zrównoważony rozwój, ale to jest już tak wyświechtane i to się stosuje hasłowo i ze zrównoważonym rozwojem nie ma to nic wspólnego. Też pytanie, czy cały czas musi być jakiś rozwój, w sensie, że coś musi przyrastać, no bo jeżeli ma cały czas turystyka przyrastać, to ja nie wiem, do jakich liczb dojdziemy. Zrównoważony rozwój to hasło, które zrobiło przyrodzie chyba najwięcej szkody w Polsce. Brzmi bezpiecznie, natomiast to zrównoważenie przecież zależy od tego, w którym miejscu ustalimy punkt równowagi. Identycznie jest w ekosystemach. Zaburzymy go, on się ustabilizuje, ale na innym poziomie niż przedtem. No i tak samo jest tutaj. No, najlepszym przykładem jest to, że Park Narodowy świadczy usługi ekosystemowe, daje rocznie 6 milionów metrów sześciennych bardzo czystej wody dla ludności lokalnej, dla turystów, natomiast my
nie damy więcej tej wody, bo po prostu nie ma takiej możliwości. To, co dajemy, jest jakimś kompromisem, natomiast próba sięgnięcia w coraz bardziej dziewicze obszary, żeby tą wodę pozyskać, no, jest dla nas niebezpieczna, ponieważ no, ta woda też musi zasilić ekosystem. To wszystko jest ze sobą połączone i czasami ludzie po prostu nie widzą tych naprawdę banalnych, prostych zależności, że jak zabierzemy wodę z gór, no to się zaczną w tych górach problemy, a jak tam zaburzymy retencję wodną, no to się na dole już to skończy jakąś katastrofą. No dobra, ale wszyscy ci, którzy bronią, a zwykle jest to jakaś inteligencja, artyści, przyrodnicy, wszyscy, którzy mówią, dobra, stop, bronią tego słabo. To nie jest tak, że istnieje jakaś równowaga sił. Tak naprawdę są przedstawieni jako hamulcowi, wrogowie rozwoju, a my tu wszyscy chcemy zarabiać na turystach. No dobrze, ale patrząc tak całkiem z boku, to kto zarabia na tych turystach? Kto jest inwestorem tych wielkich apartamentów w Karpaczu, w Szklarskiej Porębie? No nie sądzę, że mieszkańcy Szklarskiej Poręby albo Karpacza są inwestorami tutaj i to powoduje banalną też rzecz, że zaczynają te miejsca ci mieszkańcy opuszczać i te miejscowości tracą swoich no, lokalnych mieszkańców. Ale to opuszczanie to zjawisko znane już od XIX wieku, te miejscowości górskie, najpierw zasiedlane bo z głodu ziemi, bo ta ziemia była zdobywana i poszerzone gospodarstwa, później topniały, bo warunki życia były ciężkie, a możliwość znalezienia łatwiejszego chleba w innych miejscach większa. Teraz mamy trochę inne motywy, bo często jest tak, że sprzedają mieszkanie w górach i są w stanie za to kupić dom na nizinach. Super interes. Tak, niestety tak się zdarzyło, to oczywiście jest, żyjemy w takich realiach, że ekonomicznie bardziej się opłaca zainwestować po prostu nadwyżki finansowe w nieruchomości, no i stąd tutaj taki bardzo duży no, nacisk na te tereny. No to jest normalne, że ludzie szukają alternatyw, nie opłaca się tego trzymać w banku, no to lepiej zainwestować w coś, co ma lepszą stopę zwrotu i tutaj już działa po prostu ekonomia i to jest takie troszkę też przerażające, no bo tutaj też nie ma nad tym żadnej, no nikt nie myśli, że inwestując swoje pieniądze w ten region tak naprawdę go niszczy na dłuższą perspektywę, bo to co się dzieje, no ja naprawdę jestem daleki od tego, żeby to stopować wszystko, tylko że niestety tutaj powstaje totalny chaos, który no, odbija się na wszystkich, a przede wszystkim powoduje straszny skok kosztów życia w tym regionie dla osób, które tu mieszkają i perspektywy będą jeszcze gorsze, bo dla przeciętnego mieszkańca Karpacza nie ma możliwości takiej, żeby on kupił kawałek ziemi w Karpaczu, która była objęta planem, że tam można się wybudować, bo po prostu go nie stać. Ceny są takie, że tutaj trzeba być milionerem, żeby postawić dom i to na dłuższą metę no, wyludni ten obszar. No, co z tego, że ktoś będzie miał strzał życia, że sprzeda tutaj, nazwijmy to, swoją ojcowiznę i pójdzie w inne miejsce, ale to miejsce przestanie żyć. Wycinamy tak naprawdę kontekst taki kulturowy, no bo co, mają być to tylko hotele, apartamenty i ich obsługa i nic więcej? Mamy też kolejny aspekt przegrzania, czyli przegrzanie klimatyczne. Ono ma poważne już skutki i widoczne gołym okiem. Nie spodziewałem się, że za jednego ludzkiego życia będzie można tak bardzo to zobaczyć. Naprawdę nigdy sobie tego tak nie wyobrażałem, ale te zmiany są. Tak, pierwsza zima, jaką spędziłem w Karkonoszach w 2001 roku. Na Wigilię spadło tyle śniegu, że nam zasypało dom do połowy okien, a w Jagniątkowie musiała przyjechać koparka, żeby odkopać pętlę autobusową, bo była 3-metrowa zaspa na zakręcie, nie do przejechania. No a teraz nie ma już takich zim. No i to widać też w przyrodzie. Jak wędruje się w górach, często widzimy, że pojawiają się świerki coraz wyżej, w miejscach, gdzie wcześniej się ich nie spotykało. Po prostu zaczynają mocniej naciskać na strefę zdominowaną obecnie przez kosodrzewinę. Coraz więcej się ich tam pojawia i coraz wyżej. Po prostu uciekają przed ciepłem, bo świerk będzie szukał chłodniejszych miejsc.
Natomiast no, jest ogromna ekspansja buka. Też jak przyszedłem do pracy, to z tym bukiem był naprawdę duży problem. Lata nasienne to było co 5-6 lat, taki obfity wysiew nasion buka. Zresztą było chyba takie powiedzenie wśród leśników, że co 7 lat buk owocuje, a właściwie jak już w tym roku owocował, to mamy spokój. Tak, dokładnie. Natomiast teraz te lata nasienne są praktycznie co drugi rok i buk jest w bardzo dużej ekspansji. Wchodzi na miejsca takie, gdzie wypiera świerk i to na miejsca, które na pierwszy rzut oka dla mnie jako leśnika, no to bym nigdy nie skojarzył, że na gołobożach na przykład buk sobie na wystawach południowych będzie dobrze radził, ale wystarczy, że ma przez moment dobry czas, że to skolonizuje swoim nowym pokoleniem i ono zamyka taką powierzchnię od góry i utrzymuje sobie dobry mikroklimat i bardzo fajnie teraz te naturalne procesy zmian składu gatunkowego akurat tutaj w Reglu Dolnym następują. One też będą katastrofalne, bo w najbliższych latach, no nie czarujmy się, na Pogórzu i w Reglu Dolnym będą bardzo duże ilości lasów świerkowych zamierać. Po prostu tu jest za ciepło, no i nie będzie dla nich miejsca. No i trzeba będzie wprowadzać to, co powinno tu być, czyli gatunki liściaste. Czyli to, co tak bardzo wielu ludzi boli, czyli te wycinanie lasów przez nadleśnictwa, głównie świerków na dużych powierzchniach, to obserwujemy tutaj w górskich nadleśnictwach, to tak naprawdę próba, pomijając wszelkie inne aspekty tej sprawy, próba wyprzedzenia trochę natury, ścięcia drzew, które jeszcze się nadają do konsumpcji przez ludzi. Tak, oczywiście, no jest to po prostu zabezpieczenie plonu, jaki ten las daje, tylko kwestia jest taka, że przy mechanizacji tych prac, no problemem jest druga sytuacja, która również napędza tę całą historię, czyli powstawanie rynien erozyjnych. Co 20 metrów, jak maszyna przejedzie, to widziałem to w górę. No i to jest problem. Kiedyś te pozyskanie wyglądało inaczej, te etaty też były mniejsze. Natomiast no teraz ciężko jest znaleźć, nie ma takich firm praktycznie, które by używały zrywki konnej, a tylko już ostatni etap robiły maszynowo, teraz wszystko jest maszynowo, jest bardzo duża intensyfikacja prac, no i czasami no, pojawiają się takie ryny, natomiast one no, mają destrukcyjny wpływ, no bo po prostu zabierają z dużych obszarów, robią leje depresyjne, no i to znowuż osłabia te drzewostany. Tak więc tutaj w leśnictwie to jest dosyć skomplikowane, żeby znaleźć taki dobry balans, jak ten problem rozwiązać. Jak ze wszystkim, jak z całym tym problemem przegrzania szeroko rozumianego, to nie jest tak, że wiemy, jak interweniować. Wiemy, co powinno być, ale jak do tego dojść, to myślę, to już nie jest takie proste. Tak, ale tutaj pokazuje się dosyć ważna rola Parku Narodowego, ponieważ Park Narodowy ma te narzędzie głównie w postaci monitoringu, gdzie można pokazać, że po prostu pewne rzeczy, które w lesie gospodarczym nazwalibyśmy zaniechaniem, no tutaj w Parku Narodowym jak to wykonamy i możemy obserwować w długim okresie czasu. Powiem szczerze, czasami wychodzi to ekonomicznie bardziej uzasadnione zostawienie pewnych powierzchni naturze, nie szarpanie się z tym, żeby wyciągnąć maksymalnie jakiś tam zysk, który i tak jest ulotny w warunkach górskich, bo po prostu te koszty są czasami większe niż wartość surowca, jaki się pozyskuje i później jeszcze koszty na uprzątnięcie takich powierzchni, zabezpieczenie, no mogą powodować to, że to się najzwyczajniej, gdyby to policzyć i se porównać to, co się dzieje w parku i w takim lesie gospodarczym, to na niektórych powierzchniach zdecydowanie przeważyłaby ta opcja, żeby tam nic nie robić. Czyli bardziej ekonomicznie byłoby nic nie robić, ale mamy wtedy zamierające świerki i co, położyć i okorować, żeby ten kornik nie wszedł, czy faktycznie zostawić całkiem? To nie jest takie proste. Oczywiście, no to jest dosyć skomplikowane, w lesie można chodzić wszędzie, bezpieczeństwo ludzi, natomiast no trzeba znaleźć ten dobry balans. Pytanie, czy każdy obszar musi dawać drewno, no w Polsce... Nie, wydaje się, że nie i że taka odpowiedź jest oczywista. Dokładnie, dlatego warto by było pomyśleć, jaką rolę powinny te lasy górskie pełnić w
no, w systemie ochrony przyrody i też w leśnictwie. Bo... Ja czytałem, to są wodochronne, glebochronne, jeszcze tam chronne z kilku innych powodów, ale to nie zmienia ich możliwości gospodarczego korzystania z tego lasu, a więc no, tego, że będą cięte. Zgadza się, natomiast no, pytanie, czy jest taka potrzeba, bo powiem szczerze, ja jako leśnik, jak patrzę na niektóre powierzchnie, to no szkoda mi tego lasu, szkoda mi też pracy tych ludzi, ponieważ, no mówiąc kolokwialnie, to jest rzeźbienie w tym lesie na siłę i męczenie siebie i ludzi, kiedy no efekt tego no będzie mizerny. Uzyskuje się taki materiał, który praktycznie nie jest żadną rewelacją, cenę też ma dosyć niską, natomiast nic nie robienie w tym miejscu dałoby taki sam efekt. Na samym końcu, czy Park Narodowy jest w stanie pokazać to innym, nauczyć, przekazać, zaszczepić myślą? No staramy się, na przykład no, udostępniamy bardzo dużą ilość naszych danych. No, taki podstawowy wskaźnik, na przykład średniego wieku, no to nasze lasy mają średni wiek 102 lata, gdzie normalnie w leśnictwie jest przyjęte, że no świerk no nie może mieć takiego średniego wieku, bo to grozi, no mówiąc kolokwialnie, też katastrofą. Natomiast no to pokazuje, że lasy 250-letnie w parku świerkowe w Reglu Górnym radzą sobie całkiem dobrze, mają zróżnicowaną strukturę, natomiast się utrzymują na tym terenie, tak więc to nie jest też tak, że trzeba wszystko obniżać wiek rębności do 60 lat i uciekać przed potencjalną klęską, bo to też pokazuje, że jeżeli ten świerk jest w odpowiednim miejscu, to tej klęski nie będzie albo będzie miała ona całkiem inny przebieg niż się po prostu nam wydaje. Świetna puenta do naszej rozmowy. Czasem wystarczy nic nie robić, by uniknąć klęski. No to jest takie typowo męskie myślenie związane z tym, że no, jesteśmy leniwi. Dariusz Kuś, dziękuję. Dziękuję. Przegrzane Karkonosze to pierwsza odsłona tego przyrodniczo-społecznego podcastu. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Niedługo przygotuję kolejny odcinek. Piotr Słowiński. Do usłyszenia.